Nie wszyscy wiedzą, że teren mleczarni jest potencjalnym zagrożeniem ze względu na znajdujące się tam zbiorniki z amoniakiem. W piątek odbyły się ćwiczenia mające na celu doskonalenie sprawności strażaków na wypadek awarii i możliwości wybuchu zbiorników. W akcji brały udział oprócz zawodowej jednostki ratowniczo-gaśniczej również zakładowa straż pożarna z fabryki mebli oraz jednostki ochotnicze. Zadania były podzielone. Jedna sekcja gasiła pożar, inne usuwały awarię lub zabezpieczały ścianą wody bloki mieszkalne. Dzięki temu mieszkańcy osiedla mogą być w miarę spokojni. Akcją ratowniczą kierował dowódca jednostek ratowniczo-gaśniczych Kazimierz Wójciski.